Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii, może nie serii, aczkolwiek może takiej pokazówce z gry Heaven Dog. Haven, od nieba. I ostatnio obiecałem wam, że zajmiemy się troszeczkę bardziej indykami i słowa zamierzam dotrzymać. Co jest najlepsze, ja w tą gierkę sobie zagrałem w niedzielę, dzisiaj jest poniedziałek. I powiem wam osobiście, że tak stwierdziłem, kurczę, zagram sobie z pół godzinki, zobaczę co to jest, a okazało się, że grałem w to 7 godzin. 7 godzin? Dobrze mówię? Czekajcie, zaraz sprawdzę. Tak, 7 godzin w ciągu ostatniego tygodnia, czyli w jeden dzień 7 godzin w tej grze spędziłem. Trochę już nią ogarnąłem, nie przelazłem do końca, co prawda, nie odkryłem wszystkiego, ale no 7 godzin to jednak sporo. Ogólnie myślę, że fajny sandboxik, który możecie się ogólnie zainteresować. Osoby, które lubią właśnie gry typu The Raft i tak dalej, jak najbardziej odnajdą tutaj swoje miejsce. No i moi drodzy, bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę, bo mam dla was kilka informacji, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i o dalsze serie. Dobra, oczywiście gramy mężczyzną, to w ogóle chyba nawet moje ostatnie zapisy się tutaj się ogarnęły. No ale dobra, weźmy sobie coś innego. Nie będziemy jakoś tam super wybierać tych naszych perków, bo one w teorii nic nie dają. One w teorii nic nie dają, chyba że... O, ale wątpię. Quirksy na pewno nic nie dają, więc nawet się nimi nie zajmuję. Więc tak, dobra, może być bez niczego. Może być bez niczego. I tak, ogólnie mamy też coś takiego jak konfiguracja świata. I wiecie co, ja w teorii nawet byłbym skłonny, żeby research, albo dobra, może i nie. W ogóle potem się bawiłem tymi konfiguracjami świata i tak dalej i dla osób, które nie lubią czekać, to na przykład research i tak dalej jak najbardziej może sobie skrócić. Ale dobra, zacznijmy sobie od początku. You appear to be stranded in the middle of the ocean. You find some wood to build a makeshift deck using rocks as tools. Looks like you have to build more decks and expand. You have no recollection of how you got here, but you must find a way to survive and pray others will find you. Ogólnie zauważyłem, że gra ma delikatne właśnie problemy z dźwiękiem z samego początku. No ale tak, ja sobie tutorial będę chciał wyłączyć, bo mówię, znam już troszeczkę tą grę. Te FPS-y też możemy sobie wyłączyć. Gdzie to tu jest? Tu jest show FPS. Żeby wam to nie przeszkadzało. I żeby również mi nie przeszkadzało. Na pewno znacie mechanikę z The Raft, typu, że lecą tam do nas surowce i tym podobne. Tam sobie z oddali, nawet już widzę, że coś tam sobie leci. Mamy zasięg zbierania. Jak widzicie, ta kreska właśnie, ona pokazuje mniej więcej, ile potrzebujemy jeszcze dojść, żeby sobie to podnieść. Zaczniemy sobie od takiej małej wysepki, chociaż chyba nie damy rady jeszcze stąd. Ale to już weźmiemy, to już weźmiemy. I tak, jakie są moje odczucia na temat tej gry? Powiem wam osobiście, że gra jest wciągająca. Gra jest ściągająca, tylko no kilka rzeczy bym tutaj zmienił jednak. A, tutaj jest drewno. Po jakimś czasie staje się bardzo monotonna, a i to AI tutaj tych naszych podopiecznych też nie jest zbytnio rozwinięte. Też nie jest zbytnio rozwinięte, dlatego no mówię, na początku może być to problematyczne. No i nie powiem, bo ten początek też nie jest zbyt taki... Jest taki... Żywy, w sensie, no, że wiecie, nie jest taki ściągający. Weźmiemy to? Chyba nie. Niestety nie. Dobra, ale zrobimy sobie to w ten sposób. Popodnosimy. Popodnosimy, bo nam się to i tak zwróci. Jaki jeszcze tutaj mam mankament do tej gry? Co mi się w niej najbardziej nie podoba, to, że niestety, ale nie możemy budować wszędzie. Tak jak chcemy i jak chcemy, tylko niestety gra nas
ogranicza do tych kratek, jak widzicie. Złota rybka. Tu jest jakiś dźwięk. Oczywiście gierka jest w Early Access, więc no nie ma co się dziwić, jeszcze te błędy występują. Ale mówię, no tak jak na takie pierwsze pogranie, jak najbardziej. Dobra, oczywiście statystyki mamy jak na każdego sandboxa i survivala. Typu głód, woda, jakiś tam happiness i tym podobne. Mamy różnorakie struktury, które pozwalają nam przetrwać. No to właśnie w tej chwili pompa, co no, początkowo jest ogólnie strasznie nużące, no bo jednak musimy wszystko zrobić sami. Nie ma takiej pełnej automatyki. Możemy grać, co jest najlepsze, w tą grę w multiplayer, więc jak najbardziej, jeżeli macie znajomych i chcielibyście sobie... Jeżeli macie znajomych... Ojej, dobra, nieważne. Jeżeli macie znajomych, to jak najbardziej możecie sobie zagrać w to razem. Myślę, że równie fajnie i przyjemnie by się w to grało właśnie na multiplayer, ale te dźwięki, to wiecie co, ja sobie delikatnie przyciszę, bo... Najwyżej wam potem jakoś to... Chociaż nie, muzyka może być tak jak była, ale S-fixy i... O dobra, same S-fixy niech będą tak. Zróbmy sobie tutaj większy podest. Mamy jakąś stal. Ale zaraz wam z tą stalą wszystko wytłumaczę. No początkowo, jeżeli chodzi o stal, naprawdę jest dramat. Jest to dramat, bo tej stali jest naprawdę bardzo mało. Dobra, możemy sobie zrobić destylarnię. I myślę, że workshop przy okazji. W workshopie oczywiście możemy sobie researchować różne rzeczy. Teraz widzę, że potrzebujemy wody. Czystej wody, przygotowanej. Niesłonej. Bo z tego co widzimy, jesteśmy na oceanie. A więc tak, użyjmy sobie destylatora, żeby sobie to ogarnąć. A ja skolektowałem? Co? Nie skolektowałem. I to się samo oczywiście już przerabia. To jest jedyny chyba plus z tego wszystkiego, że nie trzeba przy tym stać. O, wyleciało nam kolejne żelazo. No to w teorii nawet będziemy mogli sobie już tu rozszerzyć ten mostek. Chociaż właśnie, mosty. Niektóre struktury, jak widzicie, nie da się postawić tych zwykłych drewnianych, tylko trzeba robić stalowe. Głupie dla mnie, moglibyśmy używać nie wiem, jakiegoś kamienia, a nie stali. Ale może twórcy to kiedyś zmienią. I tak samo, jeżeli chodzi o mankamenty tej gry, to to, że tu, w tym miejscu jest już endgame'owa postać, która nam każe rozwinąć research, który jest na samym końcu, więc też nie wiem, po co to jest tutaj dodane. Ja na przykład, będąc nowym graczem, od razu się tam oczywiście chciałem wpakować, no bo to jest chyba najbliżej tego wszystkiego. Najbardziej interesujące, w szczególności, że szukamy na początku nowych postaci, które mogłyby nam pomóc tutaj w przygodzie. A więc tak, człowiek się od razu tam rozbudowuje, a potem się okazuje, że nic z tego nie ma, no i czekamy do endgame'u. Którego w sumie nie zrobiłem, więc jeżeli naprawdę ta seria się przyjmie, to czemu w sumie by nie? Moglibyśmy sobie oczywiście w to pograć dłużej, ale to już zależy od waszej oglądalności. No i dobra, tutaj woda się już chyba przygotowała. Mamy dwie sztuki, tak jak chcieliśmy, możemy sobie zrobić research. Nie musimy przy nim sobie stać, on się sam tutaj robi, dlatego mówiłem, że osoby, które są niecierpliwe, jak najbardziej sobie mogą ten świat skonfigurować pod względem swoich zasad. Jeżeli nie lubicie researchy, możecie również sobie zrobić po prostu research zerowy, że no nie potrzebujecie żadnych kosztów do tego. I wtedy jest już elegancko. Dobra, jedzonko też podnieśmy, tak, teriyaki to jest ogólnie jedzenie tutaj. To jest ogólnie jedzonko. Możemy to zrobić w ten sposób. Liście palmowe, czy liście ogólne. Na początku bardzo nie zbierałem tego, czy bardzo nie zbierałem. Bardzo olewałem ten surowiec, ale on się potem okazuje dosyć już istotnym surowcem w tej grze, jeżeli chodzi o automatykę. Dobra, odblokowaliśmy sobie chyba farmy dzięki temu. Mamy birdhouse, trapy i farmy. Zaraz wam dokładnie wytłumaczę, o co z tym chodzi. I powiem wam ogólnie, że taka pokazówka, gdzie ja już troszeczkę tą grę znam, nawet chyba bardziej mnie interesuje niż tak jakbym miał wam to pokazywać na żywo. W szczególności, że no nie powiem, na początku było to dosyć irytujące. Zróbmy sobie farmę, zróbmy sobie build house i zróbmy sobie trapa. To jest takie pierwsze, które nam jest potrzebne. I tak,
o co chodzi z tymi birdhouse'ami, o co chodzi z trapami i o co chodzi z farmami. Farmy to oczywiście, wiadomo, jedzenie. Możemy sobie produkować tutaj kapustę, znaczy no warzywa, możemy sobie drewno produkować, mięso, co jest śmieszne, tak, to jest organiczny burger. No i potem oczywiście sobie odblokowujemy typu jakieś tam berries, herby, jakieś zboże, czy trzcinę cukrową, ale to już wiadomo w dalszych etapach. Zapytacie pewnie, skąd wziąć coś takiego jak nasionka, bo wiadomo, jesteśmy tutaj na morzu. Jedynym, przynajmniej w tej chwili, sposobem na zdobycie nasion, w sumie chyba nie jedynym, w dalszej chyba części gry dalej jest jeszcze jeden sposób na zdobywanie, przynajmniej w początkowej części rozgrywki, aby zdobyć nasionka, musimy karmić nasze ptaszki. Tak, karmimy ptaszki i one nam przynoszą nasionka. To sobie kapustkę tutaj zasadzimy. Sobie. No chodź do tatusia. No a trapy to wiadomo, w zamian za jakieś nasze bejty, czyli nasze przynęty, możemy zdobywać się rzeczy właśnie takie jak piórka, jajka, ewentualnie kości czy mięsko. Na początku nie jest nam to w żaden sposób potrzebne, więc nawet nie będę w to inwestował. Początkowo zajmijmy się farmami oraz nasionkami, żeby te farmy jakoś sobie utrzymać. Chociaż nie wiem, czy nie będziemy potrzebować tego w workshopie. Fertilizer, ale to za chwilę. Tak, kapustka jedna jest potrzebna, żeby dalej sobie pójść z tym wszystkim. Mamy tutaj również pingwina. Pingwin wydaje dziwne odgłosy. Wygląda na agresywnego i może cię zatkać w każdej chwili. I możemy go tutaj nakarmić albo jedną zwykłą rybką, albo golden fishem. Dobra, pingwin połknął rybkę. No i ogólnie wyrzucił nam kubkę. Ta kubka się przyda. Dobra, no to mamy kubę. No naprawdę, jeżeli chodzi o te teksty, no to one są tylko i wyłącznie takie bardziej, nawet nie informacyjne, tylko dekoracyjne, więc ja nawet wam tego nie tłumaczę, przynajmniej nie w ten sposób. Dobra, farmy nam będą teraz rosły 10% szybciej, to myślę, że może być spoko, jak na początek. No i też ogólnie, jeżeli chodzi o tą grę, to ona ma dziwny taki ten smooth. Ojej, złota rybka nam przypadła, no szkoda. Dziwny ma ten smooth, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Nie wiem, czy widzicie, tak jakby były delikatnym przycięciem, mimo już tutaj jest 80 FPS, co jest śmieszne. Więc teoretycznie żadnych przycinek być nie powinno. No ale ma ten taki dziwny smów. Znaczy jest już kapustka, Tu nam się fertilizer jeszcze robi. Dobra, mamy happiness. Gobble? Ej, ale to jest dziwne, bo ostatnio tego nie miałem, co jest ciekawe. Ale może dlatego, że gramy na eksperymentalu. Właśnie, no tak, dobra, to się wyjaśniło. Ogólnie na początku jak grałem, to grałem na normalnej wersji, aczkolwiek zauważyłem, że na eksperymentalu jest znacznie więcej rzeczy i stwierdziłem, że sobie przejdę na eksperymental. Ale powiem wam szczerze, że na razie żadnych bugów nie znalazłem, więc tak zostało na tym eksperymentalu. Najwyżej zobaczycie więcej rzeczy. Okej, no kolejna złota ryba nam przypadła. No szkoda. Szkoda. No, oczywiście zbieramy sobie to. Dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić basic nety, które mają 30% na to, że złapią rybkę. No to nie za dużo, ale zawsze coś. Jak powiedziałem, złapią rybkę? Nie, że złapią przedmioty. Oj, ja to też czasem gadam jak niedorozwinięty. A i właśnie, kochani, no niestety wychodzi teraz na to, że odcinki mogą być albo dwa razy w ciągu dnia, albo raz. Niestety wychodzi na to, że mam coraz mniej czasu, mam dosyć sporo obowiązków w pracy i tak dalej, no i mam wybór, albo w ogóle nie wrzucać odcinków, albo wrzucać tylko jeden odcinek,
albo rzucę się jeden odcinek i raz na jakiś czas dwa odcinki, wiadomo, jakby miał tam jakiś większy zapas czy coś, to wtedy będę rzucał po prostu dwa odcinki, więc szykujcie się na razie na jeden odcinek dziennie. Nie mówię, że tak będzie non-stop, ale na razie mówię, no tak niestety wyszło. I niestety to się może przez dłuższy czas tak teraz objawiać, że będzie to jeden odcinek dziennie, więc mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, no ale tak to już bywa. Tak to już bywa. Dobra, tu możemy sobie zrobić takie przejście. Drewna mamy sporo, więc nie mamy co się na razie przejmować. Będzie full. 84, dobra. Na razie tyle. I gdzie ja się będę chciał teraz przebić? Gdzie ja się teraz będę chciał przebić? Tego powiem wam szczerze, nie wiem. Bo w teorii tak. Chyba Lighthouse jest najważniejszy, jeżeli chodzi teraz o rozgrywkę. Build Spear, no właśnie, ale nie możemy, bo nie mamy workshopa jeszcze wybudowanego do końca. Do końca. Nie mamy researcha zrobionego. Więc nam się to na razie nie przyda. Mógłbym tą kapustkę w końcu już sobie ogarnąć. No i no właśnie, na przykład nie było tych sprinklerów. W ogóle tu widzę, że już chyba coś doszło więcej. No tego nie pamiętam, żeby to było. Dobra, więc spróbujemy się dobić do latarni morskiej. Gdzie tu jest mościk? Dobra, niestety, ale latarnia wygląda na zepsutą. Potrzebujemy jeszcze 8 żelaza. Mamy węgiel. Research węgla zrobiony. Potrzebujemy 5 węgla, więc luz. Biorę cię. To się początkowo przydaje. Tych irygatorów nie pamiętam, żeby one były, więc zobaczymy sobie, wytestujemy razem. Wolę to. I też irytujące jest to, że niestety, ale nasi podopieczni nie potrafią zbierać sami zasobów właśnie z wody. Cały czas my musimy to wszystko. Nawet jeżeli jakiś przedmiot wpadnie w siatkę, to oni i tak go niestety nie podnoszą. To jest bardzo słabe. Dodatkowo nasi podopieczni są dosyć wolni. Zobaczmy tego Splinkersa. 5 żelaza, mam 15. Akurat. Nie wiem, jak to działa. 8 farm, tak? 6-8, to już było dookoła. Aha, będę kichał. Dobra. Kichnąłem. Jest dobrze, już nie chciałem cięcia robić. Nie chciałem już cięcia robić. Tam już widzę, że kolejna skrzynka sobie leci. Ją sobie też weźmiemy. To tak, już widzę, że nam się zrobiły te researche, które robiliśmy do tej pory. Rozbieramy to. Bo oczywiście też jest ważne, jakby nie patrzeć, bo potem z tego będziemy mogli robić upgrade'y. No dobra, mamy 10 żelaza, więc myślę, że to jest akurat dobra pora, żeby naprawić latarnię. Wow! Ej, tego nie było. Możesz oferować przedmioty, żeby przywołać... przywołać, to nie jest przywołać. Żeby zachęcić innych traderów. Żeby przyjeżdżali natychmiast. Okej, rozumiem. W ten sposób. Reaper. Dobra, włączyłeś latarnię. I latarnia rozświetliła niebo. Z odległości widzisz małą łódkę, która kieruje się wprost na twoją latarnię. No i mamy tutaj ogólnie traderów. Ten trade ogólnie nie jest jakoś ambitny, powiem wam szczerze. Możemy tutaj sprzedawać oczywiście przedmioty w zamian za... Sprzedawać się. Każdy przedmiot ma jakąś tam wartość, którą możemy sobie wymieniać. Taki trade. No i wiadomo, coś takiego jak friendship. Czyli 5 bodajże wychodzi na 1 friendship. Czyli jak dajemy mu coś za darmo, ewentualnie za więcej kasy, to wtedy nas bardziej lubi i teoretycznie wtedy mamy mniejsze podatki, bo te podatki są jakieś tam losowe. Nie jest to coś ambitnego, więc... Więc lipa, jeżeli chodzi o to.
Więc lipa, jeżeli chodzi o to. No ale dobra, czy my możemy zrobić sobie kolejny research? Czy my możemy sobie zrobić kolejny research? To jest pytanie. Ten sprinkler zdziała? A, on nie ma tej wody. Black input? No to nie jest jakoś super. Dobra, research. Musimy zrobić węgiel, bo to nam na razie chyba nie jest potrzebne. Rain catcher. Aha, tu jest system nawadniania przez wodę, czy przez deszcz. Jest permanentnym upgrade'em, okej. No ale to nam na razie nie jest potrzebne. Myślę, że możemy sobie Pine Trees Lover rzucić. To nie jest problem. No i co? Musimy teraz ogarnąć sobie węgiel. Wypalanie węgla. To jest bardzo ciekawe, bo jakby nie patrzeć, postawiliśmy ognisko na drewnie. Dobra, niech to się ładnie wypala. Najbardziej martwi mnie to, że ta gra wkrótce stanie się dosyć taka monotonna, gdzie musimy czekać na co po niektóre rzeczy. Dlatego też miałem problemy, czy robić z niej serię, czy po prostu taką stawkę delikatną. Bo wiadomo, przez tam pół godziny, godzinę jeszcze ta gra jest jakoś tam ambitna. No ale potem się niestety już robi dosyć powtarzalna. Dlatego też nie chciałem wam głowy zawracać taką serią, ale no cóż. Zobaczymy podgląd, jeżeli wam się spodoba, to pogramy sobie dalej. Jak widzicie takie właśnie emotki, to znaczy, że sobie mikrofon wyciszam, żeby odchrząknąć czy coś, więc się nie przejmujcie. To robię ja celowo, żeby wam nie zagłuszać tutaj nic. Dobra, węgiel nam się chyba wypalił już. I róbmy researcha. Jest research, tu jest research. Cookhouse. Więcej. 20 liści, jak najbardziej spoko. Jak mówię, najbardziej chyba bolączka tej gry to jest to, że gra nas ogranicza, jeżeli chodzi o budowanie. Mamy tylko i wyłącznie możliwość budowania tam, gdzie twórca przewidział. To jest bardzo słabe. Bo powiem szczerze, że osobiście na początku myślałem, iż możemy się rozbudować gdzie chcemy i tym podobne, a potem wyszło jak wyszło. To mi się dosyć bardzo nie podobało. Dobra, to już mamy. Możemy sobie zrobić food. Snack stand. Tu na razie. Cookhouse też tu. A, nie mamy warzyw. Tu warzywa są potrzebne, tak? 5. Ale teraz sobie zrobimy. Już cookhouse możemy. Nie możemy. Możemy. No i grill również tutaj leci. Dalej tego już nie potrzebujemy. Dobra. Tylko tak, teraz pytanie. Mi się to odblokowało? Workshop. A storage, okej. Okay. Jest storage odblokowany. Co my teraz możemy robić? Teraz Pierre będzie mógł robić, więc spoko. Mamy pomost i w końcu mamy możliwość budowania piera. A to nam odblokuje właśnie nowych członków ekipy. No nie wiedziałem, że jest tutaj kolejny ocalały. Wiedziałem, że zostanę tutaj na zawsze z tą piłką do siatkówki przez resztę mojego życia. Dobra, jesteś, nazwij mnie Alf. Dryfowałem, płynąłem przez kilka dni, ale zawsze wracałem na miejsce rozbicia mojego statku. Dołącz do mnie. Widzę, że nie masz miejsca, musisz zbudować mi dom. Okej, dobra. Musimy zbudować Alfowi dom. Dining table, też sobie możemy gdzieś postawić.
Właśnie, musimy odblokować sobie domki. Dla mięska, no i właśnie, to jest bolączka, to jest bolączka. Zamieniaj na raw meat. Zamieniaj. Możemy sobie więcej zrobić tych naszych farm. Ale to za chwilę. Niech tam to się robi. Weźmiemy sobie naszego przyjaciela. On tam potem będzie nam pomagał troszeczkę. No, robisz się. To się rób. Mamy 10 żelaza, ale to i tak nie starczy, to lipa trochę. To możemy w sumie tutaj sobie zacząć rozbudowywać powolutku. To prawda, dużo nam to nie da, ale ja na przykład sobie w swoim save'ie zagospodarowałem całkowicie to miejsce jako taki site dla moich bebzików, czyli dla tych naszych ocalałych. To nie było nawet głupim pomysłem, powiem wam osobiście. Dobra, na razie niech tyle starczy. Tak, do przodu tutaj, dobra. Będzie git. Więcej drewna by nam się przydało. Gdzie na początku tego drewna jest dosyć mało, ale potem jak już człowiek dłużej gra, to naprawdę tego drewna jest od groma. A tam już potem miałem chyba z 5-6 tysięcy i już potem to drewno nawet nie jest używane przez gracza. Jeszcze nie ma. O, ryba. Chodź, rybka. Drewno jest dopiero po tej stronie. Okej. Naprawdę, ta gra ma wiele takich funkcji, nazwałbym to niepotrzebnych. Z tego powodu, że na przykład, no zaraz wam zresztą pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Pozbieram te najważniejsze rzeczy, które teraz płyną. Typu liście. To jest bardzo ważna rzecz. No rybka w sumie też. Zbędne funkcje, typu na przykład wchodzenie na altarnię morską. No i to jest cały, tak powiem, element. Nie wiem po co, ale jest. I co jest najgorsze, to jest wiele takich elementów. Kurty za bardzo się wdają w stylistykę, która w sumie nie jest tutaj, jak widać, najważniejsza, no bo gra wygląda mało jak wygląda. Nie jest jakoś ambitna graficznie. Optymalizacja też strasznie kuleje. Ale da się grać i gra wciąga. Dobra, czy my już tu mamy to? Jeden, czy drugi? No bo tu wody nie ma. Możemy już coś zjeść w końcu i się napić. Dobra. Tych dużych żółtych rybek niestety nie możemy jeszcze łapać, ale to się zmieni. Nie martwcie. Może naprawdę sobie bardziej bym tu rozbudował coś? O, płynie dużo drewna. Chodź drewienko, chodź. Z tobą na razie nie gadam. Nie mamy domków, ale zaraz spokojnie będą. Może jeszcze w tym odcinku nawet pokażę wam, jak to wygląda. Jakie oni mają piękne ruchy, jeżeli chodzi o pracę. To jest komedia. Coś wolno zaraz płynie to wszystko. Znaczy, mamy kolejne? Tak, mamy kolejne. Dobra, robimy research domków. Robimy research domków. No i kolejne drewno. Wiecie, żeby tu jeszcze było coś takiego zrobione, że nie wiem, są jakieś te warunki pogodowe i tak dalej, typu właśnie deszcz,
i tak dalej, żeby to na przykład wpływało na kierunek, jakoś podążanie tego wszystkiego, no to zawsze z tej jednej strony płynie. No, naprawdę dobry potencjał na grę, ale jest tak głupio zrobiony. Prosto, aż chyba za prosto. Dobra, people. Bierzmy to jeszcze jedno drewno. Ryba też korci. To poczekamy już na wszystko. O, to mi się popłynęłeś. Szkoda. Szkoda. Dobra, tu kolejne drewienko. Już nic nie ma. Tylko ryba. Tu tylko ryba. Róbmy domek. I pokażę wam, co jeszcze jest tu głupio zrobione. No, jest naprawdę sporo takich rzeczy. Tak jak wam mówiłem. Możemy wejść sobie do domku. Po co? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu tak sobie tutaj wejść. Nic tutaj z tym zrobić nie możemy. Ale jesteśmy w domku. To jest najlepsze. Każdy domek wygląda tak samo, żeby nie było. To jest najlepsze. Domek możemy dalej sobie rozbudować. Możemy zwiększać sobie miejsca, które tutaj mamy w tym domku. To już jest maksymalna wysokość. Ale nadal w tym domku jest tylko jedno pomieszczenie. Po co twórcy dodali? Nie mam pojęcia. I żeby nie było, te domki też są używane tylko jako sloty. Więc no mówię. Gra jest ambitna, tylko szkoda, że na ambitności się skończyło. Dobra, zaprośmy tego baryłę. Złota ryba. Mamy cię. Chodź. No i mamy pierwszego osadnika. Pokazują nam się teraz opcje, które pokazują nam mniej więcej stan naszej żywności, wody i tym podobnych. Ogólnie możemy sobie zrobić to na wodę, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Home mattress water tank. Jeszcze nie. No ale to nie przeszkadza. Dobra, ty pompuj. Mamy tutaj właśnie różne opcje, jeżeli chodzi o osadnika. Więc tak, są tu szkielety. Szkielety? Widziałem, że szkielety ogólnie były, ale to są akurat martwi nasi sedersi. Mamy boty, mamy myszy, mamy pingwiny. Pingwinów też nie mam pokazanych, chodzi po, nie wiem czemu. I mówię, ta gra naprawdę ma dużo rzeczy, dosyć dziwnych, których ja osobiście nie rozumiem, po co to jest dodane, no ale jest. W ten sposób to nie urozmaica gry, a wręcz bym powiedział, że robi z niej taką nudną grę, w której po prostu musimy zrobić coś, żeby dojść do kolejnego i to jest tak, na tym polega gra. Czyli zrób jedno, żeby dojść do drugiego. No i potem oczywiście te nasze, ci nasi osadnicy zaczynają troszeczkę głupić, jeżeli chodzi o obowiązki. To też jest dosyć słabawe. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o ogólną samą rozgrywkę i grywalność tej gry, naprawdę nie mam się do czego przyczepić, bo no mówię, 7 godzin spędziłem i grałem jak głupi. Zaprawdę już po tych 7 godzinach miałem dość w jednej chwili, bo tego już się tyle potem narobiło. Tyle opcji tutaj twórcy poddawali, że ja się troszeczkę pogubiłem. O, tu par. Już poróbmy sobie tutaj do końca. Dwa. No i właśnie sobie tu porobiłem takie chatki. W moim save'ie. Powtórzę to też tutaj. I dwa drewna mi zostało, niedużo. I to będzie taki domek osadników. Myślę, że spoko. Aż mnie zacięło i wykręciło w drugą stronę. Dobra. Myślę, że możemy im te teriyaki tutaj dołożyć całe, które mają. A czekajcie, bo to jest do tworzenia, to nie chcę. Gdzie to się wkładało? Teriyaki chyba musi być tylko w skrzynce. Teraz pamiętam. Storage box. Uuu, nie mam drewna. Z tego drewna przyszykaliśmy strasznie. Totalnie z drewna się wyprzytukaliśmy.
50 potrzeba, Dobra, ale ty teraz mi rób jednak warzywka. Warzywka są znacznie lepsze. Możemy teriyaki z nich robić. No, dawaj. 20 metalu, możemy 4 mostki zrobić. Jeszcze i tak nam dwóch brakuje. To jeszcze nie jest ten moment. Teoretycznie można by było kupić ten metal. Kolejny. Kolejny ochotnik do pracy. Dawaj. Drewno potrzebne. Dobra. Za jedno jedzonko ten dołączysz. Potem i tak będziesz głodować, więc żadna strata. Na szczęście domyślnie jest wyłączone umieranie naszych settlersów, więc spoko. Mogą głodować ile wlezie. Powinien porobić skrzynki, żeby oni zaczęli to składować. Okej. Dobra, tu jest już zrobione. W teorii. No może byśmy kupili jednak. Potrzebujemy jeszcze 10 metalu. Dużo. 82. Troszeczkę taniej sprzedajemy niestety. 70 plus 100. O, nie będzie akurat. No i robimy mostek do następnej wyspy. Wyspy do następnego w sumie stage'a, bo to nawet nie jest wyspa. Jeszcze nie sprawdzałem, co ja potrzebuję do następnego researchu. O, drewno to się przyda. Dawać mi drewno. Dobra, jaki jest kolejny research? Akurat liście. I to, co my teraz budujemy, jest to ogólnie miejsce... Właśnie, słuchajcie, co jest najlepsze? Ale to dobra, za chwilę wam powiem, bo tu widzę, że są dwie złote rybki. Widzieliście, że wchodziłem do domku, do środka. To jest najlepsze. Mieszkańcy nie śpią w środku, tylko śpią na kamieniach. Sens i logika twórcy. Nie wiem, co twórca miał w głowie, ale okej. No właśnie. Mogą spać na tym. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Tak samo na przykład jak grałem za pierwszym razem, nie wiedziałem o tym, że te liście ogólnie będą przydatne. 205 zrobiło, okej. Nie wiedziałem, że te liście będą przydatne i je sprzedałem po prostu. No i potem miałem problem, żeby w ogóle researchować właśnie te kamyczki. Moi tam podopieczni musieli spać na ziemi przez jakiś czas. To już było słabe. No dobra, mamy kurczaki. Mamy chickeny. Fajne jest jedynie to, że możemy sobie przynosić te rzeczy bez problemu. Nie musimy tego przebudowywać. Bez problemu sobie robimy cyk. Nie wiem, czy przypadkiem... No właśnie. Ciekawe, on może na to wchodzić. Jakbyśmy to kliknęli. A, tego nie. Chyba, że na przykład tu. Niestety nie. To już się nie da zbugować chyba. A szkoda. Szkoda. Drewienko. Kolejne drewienko, nie ma sadzonek. Dobrze wiedzieć. Właśnie tego spinkera chciałem jeszcze przenieść. On sobie tutaj będzie. Niech on sobie tutaj będzie. Chickenki sobie możemy chyba zabrać. Już kolejna osoba płynie. Naszą główną wyspę. Jak tu na razie sobie stoi. Kurniczek. A to możemy nawet sobie rozbudować. To nam się nie przyda w żaden sposób. To nam się nie przyda.
Dobra, następna rzecz, którą możemy robić, to te kamyczki. Kamyczki możemy sobie gdzieś tu dalej pobudować. Tu będzie i tu będzie. Jedna rotacja i tu druga rotacja. Tak chyba nie w tą stronę. Chyba nie w tą stronę troszeczkę zrobiłem, ale okej. Dobra. Znów nie ta rotacja. O, w ten sposób. I tu dwa kamyczki do spania. Co prawda tylko po jednym, ale i tak mamy dwóch villagerów, więc nie przeszkadza w żaden sposób. Nie przeszkadza to w żaden sposób. Dobra, czego ty chcesz od nas? Dobra, nasionka. Wbijaj na chatę. Wbijaj na chatę. Może byśmy wam w okazji dali jakieś obowiązki, co? O, tu się pali. Ugaszone. Ugaszone. Zróbmy sobie tutaj jeszcze może jakąś bazę. To nie możemy bazy zrobić. Mamy tylko 5. To mnie nie urządza w żaden sposób. To mnie w żaden sposób nie urządza. Ale dobra. Dobła, dobła. Research. Gdzie jest research? W ogóle muszę zrobić delikatny porządek. Dalej. Scuba diving. Czy to bierzemy? I temu odblokujemy sobie możliwość wytapiania żelaza. To może dosyć przyspieszyć nam progres i wydobywanie tego wszystkiego. To sobie drewienko leci. To sobie je przejmiemy. No i dobra. Co następne? Czy ja zdążę to zrobić jeszcze dzisiaj? Chyba nie. Musimy im jeszcze jakiś dancing floor przy okazji zrobić. Dobra, ale jest Scuba Station. A jednak zrobimy to. Możemy to zrobić gdzieś tu nawet. Nie przeszkadza. Dobra. Jeden smelter tutaj. No i tak, ogólnie możemy wybrać, co mają wydobywać nasi settlersi tutaj. Możemy oczywiście jakieś świeże ryby, piasek albo iron ore. Na początku iron ore, bo jest nam tutaj dosyć potrzebny. I wiadomo, z piasku robimy szkło i robimy cegły. Mam tutaj tego. No nieważne, no, z kawałków żelaza robimy sobie... Robimy sobie sztabeczki. Ja tu kogoś już posadziłem, czy nie? Nie. Tylko tak, problem jest taki, że w teorii tutaj osoby, które nurkują, mogą dostać obrażenia. To skutkuje tym, że potem takie osoby nie mogą pracować. Więc bez medykamentów mamy problem. Bez medykamentów mamy problem. Jezu, ile mam ryb? Ile ja mam rybek? No ale to dobrze, dzięki temu będziemy mogli robić sobie zamka. Można to zrobić w ten sposób i tak. Damy tutaj rybki. Damy tutaj. To... Damy jeszcze było potrzebne. Do teriyaki. Woda i... Węgiel. Bym jeszcze jadł. Bo też możemy składować. Węgiel chyba też możemy składować. To jest węgiel drzewny nawet. To jest tu. No i róbcie teriyaki. I niech to robi na przykład... Iz. Nie wiem skąd taka nazwa, ale... Niech będzie. Iz. Dobra. Pyk. Zrobione. Idziemy po kolejnego mieszkańca, który dotarł tutaj. Mamy jakieś nasionka? Mamy nasionka.
Jakiś następny research tu będzie. Mamy kościół. Mamy bary. Mamy netsy. Water tanki. Dobra, najpierw water tank. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shira. No jeżeli chcecie więcej odcinków z... Jak to się nazywa? Evendog. Evendog, tak, dobrze pamiętam. To jak najbardziej. Lajkujcie, komentujcie, zostawiajcie oczywiście po sobie łapki w górę. No i co? Widzimy się może jeszcze w jednym albo maksymalnie dwóch odcinkach bez waszej ingerencji. Trzymajcie się. Hej, hej!